Proszę wszystkich o odśpiewanie hymnu państwowego przy akompaniamencie orkiestry Towarzystwa Muzycznego pod batutą pana Piotra Tabaczka. Całość baczność do hymnu. Aby uczcić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Witam Związek Kombatantów Inwalidów Wojennych, Jeńców Politycznych, Sybiraków oraz Spadkobierców II wojny światowej. Proszę o zabranie głosu panią Annę Schmidt-Rodziewicz. Miesiące sierpień i wrzesień to szczególnie ważne, ale też trudny czas dla nas Polaków. Trudny czas w historii Polski. Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę Powstania Warszawskiego. Wczoraj 39. w przededniu 40. jubileuszowej rocznicę Powstania Solidarności i podpisania porozumień sierpniowych. Dziś obchodzimy wyjątkową, bo 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej i napaści niemieckiej III Rzeszy na nasz kraj. Za kilka dni, kilkanaście, będziemy obchodzić rocznicę najazdu Sowietów na Polskę. To czas trudny, ale czas, o którym musimy pamiętać. Jak powiedział świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, kłamstwo dzieli narody. Naszym obowiązkiem jest mówić prawdę, jest pamiętać o tym, że to nie naziści, ale Niemcy napadli na Polskę. Że to Związek Sowiecki, nie komuniści, ale Związek Sowiecki na czele z Rosją najechał na Polskę. Musimy pamiętać o tym, że Polska jest demiurgiem, że jesteśmy krajem walecznym i krajem walczącym, że to Polacy jako pierwsi podjęli walkę w trakcie II wojny światowej, że to Polacy podjęli się trudnej, straszliwej w skutkach i wydawałoby się beznadziejnej, ale jakże potrzebnej naszemu krajowi. Bez tego nie będzie Polski. Bez tego nie będzie przyszłych Polaków. Cześć i chwała bohaterom. Proszę panią Teresę Pamułę, wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Szanowni kombatanci, ta pamięć, o tą pamięć, o tej pamięci musimy pamiętać i tu, że dzisiaj jesteśmy, to jest ten hołd, który oddajemy tym wszystkim, którzy polegli. Tym wszystkim, którzy stanęli naprzeciwko tych, którzy chcieli rządzić światem. 5 lat trudnej, ciężkiej walki, a później podpisane porozumienia w Poczdamie i w Teheranie oddaliły nas od wolności. Ale nieugięty naród polski doprowadził do tego, że jesteśmy w tym miejscu i możemy mówić tą prawdę. I o tej prawdzie musimy przypominać. Obecnie nastąpi wręczenie odznaki kombatanckiej Gwiazda Pamięci Polska Niepodległa 1918. Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych w Warszawie nadał kombatacką gwiazdę pamięci Polska Niepodległa 1918. Odznaczenie te służy satysfakcjonowaniu członków Związku Kombatantów i byłych więźniów politycznych uczestniczących w wyzwoleniu Polski spod niemieckiej okupacji, a także osób i podmiotów zbiorowych,
zasłużonych w dziale upowszechniania i utrwalania tradycji walk wyzwoleńczych. Odznaczeniami zostaną uhonorowani pan major Ludwik Cybulak, prezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych koło miejsko-gminne w Lubaczowie. Pan starszy chorąży Związku Strzeleckiego Eugeniusz Huk, wiceprezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych koło miejsko-gminne w Lubaczowie. Proszę o wyczytane osoby o podejście do odznaczenia. Teraz nastąpi złożenie wiązanych kwiatów. Proszę o złożenie kwiatów. Wszystkim, co skrywają nasze serca. A w dniu dzisiejszym
1 września chcemy przede wszystkim wypowiedzieć naszą troskę o ojczyznę, wspominając to wydarzenie sprzed 80 lat. Chcemy wypowiedzieć troskę, aby nasza ojczyzna już nigdy nie musiała doświadczać takich mroków cierpienia, bólu i śmierci, jakie wtedy w 1939 przyszły na nią. Aby już nigdy nikt nie musiał, dowodząc swojej miłości do ojczyzny, przelewać krwi. Aby młode pokolenie mogło zawsze z perspektywą i nadzieją patrzeć w przyszłość, że tutaj zawsze będzie wolność, niepodległość. Tę przeświętą wraz z księdzem redaktorem Mariuszem sprawujemy intencje naszej ojczyzny. Intencji tych, którzy polegli w jej obronie, którzy złożyli swoje życie. Intencji tych, którzy zostali bezkarnie zamordowani przez hitlerowskich i sowieckich okupantów. Chcemy modlić się o dar nieba dla nich, ale także chcemy modlić się o zarządzających, sprawujących władzę, aby swoimi mądrymi decyzjami, roztropnymi, rozważnymi, napełnionymi Duchem Świętym, właśnie tak losy układała i dzieje kształtowały, aby zapewnić życie.